Nazwy Hungaria używa też kronika węgierska dla swojego kraju w linku pod filmem. Wyjaśnia ona słowiańskie pochodzenie Hunów. Polecam przeczytać tą węgierską kronikę, bo ona wyjaśnia szczegółowo podboje Attyli i Hunów. Attila podbił Ruś, Litwę, Germanię między Renem a Łabą i tereny Imperium Rzymskiego, tylko nie wojował z nikim na terenach dzisiejszej Polski, bo on był Polusem, Lechitą i z terenów dzisiejszej Polski wyszedł, żeby odbić dla nas panów Polusów, Panonie, i tam osiedlił swych Hunów. W czasach Mieszka I jednak Ungarowie czy też Madziarowie trzymali się za Dunajem, a w Panonii, Słowacji i Krakowskim mówiono po polsku. Od czasów Hunów Attyli aż do czasów Krzywoustego Węgrzy trzymali się za Dunajem, a władcami Panonii i Słowacji byli Mieszko, Chrobry, Bolesław Śmiały i Krzywousty, o czym zrobiłem wcześniej serię filmów. Dopiero klątwa Watykanu na Krzywoustego za zabicie Zbigniewa spowodowała upadek Lechii, czyli Polski, i zajęcie całej Panonii przez Ungarów, czyli Węgrów. Dziękuję bardzo.